Wojtusiu. A! Co? No cześć. Cześć, długo jesteś tu? No, długo już jestem, a poza tym chciałem ci powiedzieć, że już telewidzowie nas oglądają. Naprawdę? Dzień dobry. Dzień dobry państwu. Rzucę kamyczek. Oj, patyczek. Odbił się kamyczek i mnie uderzył w głowę bardzo. A widzisz, bo pień sprężynowo. Witamy bardzo państwa. No i co? Witamy państwa i chcemy zaprosić na nasz... Na nasz program, który to program dzisiaj będzie różnorodny. I taki pełen niespodzianek, że sami nie wiemy, jaki on będzie. No ale po programie zastanowimy się, jaki był ten nasz program. Wspólnie. Zapraszamy. Przepraszam bardzo, panie kolego, gra pan może w karty? No, nie bardzo. Oczko. Nie, ale może w kości. W kości? No dobra, może być. Wiek XIX był wiekiem pary. Wiek XX jest wiekiem prądu elektrycznego i ogólnie rozwiniętej techniki. Żyjemy w wieku XX. Jedną z gałęzi techniki jest telekomunikacja, a mówiąc prościej, telefon. Ja w domu mam telefon i chciałbym zadzwonić, ale jak się państwo zorientowali, nie jestem w domu, tylko na ulicy. W związku z tym poszukam automatu telefonicznego. Nazywam się Brudny i w ramach jawności po raz pierwszy pokażemy kuchnię policyjną, jak szkolimy naszych ludzi i jak działają w warunkach ekstremalnego zagrożenia. Będę instruktorem i proszę bacznie zwracać uwagę na to, co robię, ponieważ te porady mogą się przydać każdemu w życiu prywatnym, nawet jeśli dotąd nie miał styczności ze światem przestępczym. Lekcja pierwsza. Jak rozpoznać przestępcę, inaczej złoczyńcę? Właśnie zatrzymałem dwóch osobników. Tu stoją. Pytam ich. Czy pan jest przestępcą? Nie. Czy pan jest przestępcą? Nie. W ten sposób wiemy, że oni nie są przestępcami. Dziękuję bardzo. A teraz wariant o wiele bardziej skomplikowany. Zatrzymałem trzech osobników. I procedurę powtórzymy. Czy pan jest przestępcą? Nie. Czy pan jest przestępcą? Nie. Trzeci. Czy pan jest przestępcą? Nie. Na próbce trzyosobowej otrzymujemy wynik taki jak na dwuosobowej. Ale możemy stracić zaufanie do werbalnych sformułowań. Więc brniemy dalej pytaniem podchwytliwym. Czy pan kłamie? Nie. A pan? Nie. Czy pan kłamie? Tak. Kłamie. W tej sytuacji... Zabijamy osobę, która kłamie, bo kłamać nie należy. Poza tym można wnioskować, że skoro skłamał, to zdolny jest do popełnienia przestępstwa. Dziękuję bardzo. I małe postscriptum, żeby państwo nie pomyśleli, że mordujemy ludzi od tak, jak jakieś barany. To był naturalnie nabój pusty, popularny ślepak. Niech pan wstanie. Chociaż nasuwa się pytanie, dlaczego kłamał? Dlaczego pan kłamał? Bo jestem przestępcą. A jednak, no cóż. Teraz to już było naprawdę. Nie potrzeba w naszym społeczeństwie przestępców. Znalazłem budkę telefoniczną, ale tu aparat jest zepsuty, a w zasadzie w ogóle go nie ma. To jest żaden problem. Idę szukać następnej budki. Trwają zmiany w naszym kraju. Wiele osób przyszło nowych na różne stanowiska, wiele odeszło. Chciałbym przypomnieć, że lustracja nie jest przeprowadzona konsekwentnie, że tysiące
osób, które odeszło, chce wrócić. Są jednak osoby, które trwają na swoich stanowiskach od wielu lat. Goszczę u jednej z tych osób. Jest to wicedyrektor departamentu jednego z ministerstw. Witam pana, panie dyrektorze. Dzień dobry, witam, witam. Chciałbym zapytać, jak wiele lat pan jest dyrektorem, przepraszam, wicedyrektorem departamentu? Ja bezpośrednio w liceum zacząłem być wicedyrektorem i utrzymałem to stanowisko. To już jakieś 44 lata chyba. Rozumiem. Chciałem zapytać, czy nigdy panu nie proponowano, żeby został pan dyrektorem departamentu? Krótko mówiąc, chodzi mi o awans. Nie, nie proponowano mi. Zresztą mam wrażenie, że niektóre z ekip nie wiedziały, że jestem tutaj. Rozumiem, ale czy nie ma pan ambicji, żeby piąć się wyżej po drabinie urzędniczej? Wie pan, to jest optymalne miejsce. Jeśli wyżej, to na bardzo krótki czas, jak pan sam, panie redaktorze, zauważył, dużo ekip się zmieniają się bezustannie i wtedy przyprowadzają swoich ludzi. A ja utrzymałem to stanowisko przede wszystkim dzięki lojalności wobec siebie naturalnie. Pytałem wielu pracowników o pana i o pana działanie. W ogóle pan nie jest znany z działania. To jest moja recepta na utrzymanie tego stanowiska. Ja po prostu nie podjąłem przez te 40 parę lat ani jednej decyzji. A dlaczego? Dlatego, żeby tu zostać, wie pan. Podejmie pan decyzję jakąkolwiek w ekipie A, to ekipa B pana wyrzuci, prawda? Dla ekipy B pan się zgodzi na coś, to ekipa C pana zamknie do więzienia. A jak przychodzi jakieś zlecenie, to mam tutaj do szuflady, a wieczorkiem dre. No dobrze, ale następna ekipa pyta pana, czy pan coś robił. A ja mówię nie, bo mi się tamci nie podobali. No i tak sobie trwa. Czyli krótko mówiąc, nie opuści pan tego stanowiska. Chyba, że po prostu tutaj się przekręcę. Dziękuję panu za rozmowę. A więc, jak się nie przekręci, to nie opuści. Nasze kolejne spotkanie, w którym odkrywamy kulisy kuchni policyjnej, poświęcone będzie tematyce obezwładniania. Przestępcę nie tylko trzeba zatrzymać, ale i obezwładnić, bo zatrzymany, a nie obezwładniony, może się oddalić w jakimś kierunku. Mam tutaj trzech zatrzymanych. Oczywiście przed obezwładnieniem trzeba przygotować odpowiednią metodę. Może pan parę słów o sobie? Całe życie związany byłem ze sportem. Najpierw trenowałem pięciobój, byłem mistrzem Polski. Następnie uprawiałem kulturystykę, a obecnie ćwiczę młodzież w taekwondo i w innych walkach. To mi wystarczy, dziękuję. Teraz pan. Jestem zawodowym bokserem. Wygrałem 20 walk przed czasem, z tym, że 15 przez knockout. A w życiu prywatnym pracuję w dyskotece na Pradze Północ. Rozumiem. Jestem porządkowy. Dziękuję bardzo. I trzeci podejrzany. Co pan może powiedzieć nam o sobie? Mam 84 lata. Może głośniej trochę. Mam 84 lata. Jestem po szóstym zawale. Mam niedowład mięśni. Bardzo się źle cały czas czuję, nie wiem dlaczego. Proszę państwa, w tej sytuacji możemy oczywiście zaryzykować. Jest częściowo obezwładniony, wobec tego trzeba według regulaminu wystrzelić w powietrze. Stój, bo strzelam. Oczywiście nie wstał, czyli nie zastosował się do polecenia. Wobec tego zabijamy. Ten aparat jest czynny. Jest na monet. Ja nie mam monet, w związku z tym muszę rozmienić banknoty na monety w kiosk. I tam przypominam, że nazywam się Brudny i prowadzę szkolenie policyjne, które po raz pierwszy pokazujemy telewizom. Bardzo ważną sprawą w życiu policjanta jest użycie broni w taki sposób,
aby mu służyła. Mówię konkretnie o tym, że wystrzelenie w coś, w co chcemy wystrzelić, czyli po prostu trening. Mamy tutaj dwóch kolegów, którzy będą wraz ze mną próbować oraz ustawiony mamy cel ćwiczebny. Czy cel gotów? Gotów! Zacznę może od siebie, jako starszego rangą. Procedura jest następująca. Mówię, w co będę strzelał, strzelam, a cel mówi, czy trafiłem. Będę strzelał w rękę. Ręka! Jestem! Jak? Oczywiście, w dziesiątkę. Może teraz kolega spróbuje. W co? W nogę. Noga, proszę bardzo. Cel gotów? Gotów! Noga? Noga, noga. Doskonale. I drugi nasz młody kolega. W co? We włosy. Włosy, proszę bardzo. Gotów? Gotów. Nie wszyscy umieją strzelać, proszę mi oddać broń. Kolega usiłował strzelić we włosy, a jak widzimy, trafił w komorę. Będzie kolega musiał przyjść ponownie na szkolenie. Tak jest. Dziękuję bardzo. Rozmieniłem banknoty na monety. Ale w międzyczasie przerobiono ten automat i jest on na żeton. Dlatego idę szukać żetonu. Dzień dobry Państwu. Coraz częściej w naszym kraju zdarzają się nieoficjalne wizyty głów obcych mocarstw. Są to różne głowy, czasem nawet królewskie. Nigdy nie transmitujemy przebiegu takich nieoficjalnych wizyt, ponieważ są nieoficjalne. Dzięki jednak staraniom naszych władz i zgodzie obcych władz, fragment takiej wizyty teraz Państwu retransmitujemy. Proszę bardzo. Kolego! Co jest? Jest tu gdzieś męski? Zaraz sprawdzę. Jest! Co, mam samochód podstawić? Nie, tam królowie piechotą chodzą. Niezły, niezły. Ale co, na dłużej czy na krócej? Na krócej z możliwością przedłużenia! Dobra, to sprawdzę, czy tam pusto, czy czysto, czy w kabinach nikogo nie ma. I sprawdź papier, czy jest! Nikogo nie ma, papier jest, nie używamy. To co? Kolego! Tak. Już nie trzeba. A. Jeszcze raz dziękujemy obcym władzom i naszym władzom. Dzięki nim właśnie Państwo mogli zobaczyć kawałek prawdziwego królewskiego życia. Nieoficjalnej wizyty. Niestety. Nigdzie w kioskach nie było żetonu. Dlatego idę poszukać następnej budki telefonicznej. Witamy ponownie w naszej policyjnej kuchni. Nie muszę nikomu tłumaczyć, że dużym utrapieniem jest plaga kradzieży samochodów, szczególnie tych ładniejszych. W związku z tym musimy być przygotowani na szybką i sprawną kontrolę i wykrycie, czy samochód jest legalny, czy kradziony. Za chwileczkę pokażę to na paru przykładach. Otóż zatrzymam przejeżdżający samochód. Robię to ręką. Sprawdzam dokumenty kierowcy. Dzień dobry. Może dokumenty, panie kierowco, zobaczę. Może trochę szybciej, prawda? Oj, oj. Kontroluję. Proszę otworzyć klapę. Klapa.